widok ze szlaku Doliny Ziebańskiego Potoku w kierunku Śnieżnych Kotłów. Zbliżenie stacji przekaźnikowej na Śnieżnych Kotłach. Samotne skałki Maszkara i Rudnica znajdujące się na szczycie Hutniczego Grzbietu. Panorama Karkonoszy w kierunku Małego Szyszaka, Tępego Szczytu i Smogorni. Czeskie schronisko Petrowa Boda. Widok z Petrowej Bołdy w kierunku Małego Szyszaka. Zbliżenie domków w miejscowości Uswit u stóp Karkonoszy. Ptasi Kamień to samotny twór skalny na szlaku w kierunku Przełęczy, Martwy Dół i schroniska Martinowka. Widok w kierunku wierzchołka góry Dywici Kamień. Zbliżenie na Murzeńskie Kamienie i szczyt Wysokie Koło leżący po czeskiej stronie Karkonoszy. Schronisko Braderowa Bołda w Niedźwiedzim Dole, widziana z trawersu za Ptasim Kamieniem. Główna grań Karkonoszy widziana z zejścia do schroniska Braderowa Bołda. Widok z Braderowej Bołdy. W tle widoczne szczyty czeskiego grzbietu Karkonoszy, a na pierwszym planie widoczny grzbiet główny. Okazały szczyt Wysokie Koło, widziany z podejścia z Braderowej Bołdy do schroniska Martinowka. Schronisko Martinowka. W tle widać szczyt Wysokie Koło. Zgrupowanie skałek o nazwie Dziób. Widoczne jest ono z podejścia od Martinowki na Przełęcz Czarną. Czarna Przełęcz. Najpierw mamy widok w kierunku Śnieżnych Kotłów, a następnie spojrzenie w kierunku Śląskich Kamieni. Spojrzenie w kierunku Czarnej Przełęczy z podejścia na czeskie kamienie. W tle widoczna jest stacja przekaźnikowa na Śnieżnych Kotłach oraz szczyt Wysokie Koło. Czeskie kamienie widoczne od strony Czarnej Przełęczy. W tle widać Śnieżne Kotły.
Śląskie kamienie, widoczne od strony czeskich. Na drugim planie śnieżne kotły. Pochyły kamień. Zgrupowanie skałek na drodze w kierunku Przełęczy-Dołek. Panorama Przełęczy Karkonoskiej. Widziana od strony Przełęczy-Dołek.